Okej, dobra, to wracam do gry. Wracam do gry, jesteśmy na Norwegii. Tak jak przed chwilą mówiłem na rusku. Teraz lecimy tak. Norwegia wygląda, że to są ryby bardziej takie europejskie. W sumie nie. Gdzieś ta Norwegia jest w Europie chyba. I w każdym razie. Dobra, idziemy sprawdzić. Tylko ja nie wiem, czy ja mam sprzęt w ogóle na tą Norwegię, ale z ciekawości zobaczę. Z ciekawości zobaczę. Faktycznie jest tak, jak Wesp pisał wtedy raz na czacie, że tu są ryby takie nasze, nie? Takie z Russian Fishinga jakby. Płotka nawet jest. Płotka, okoń, lipień. To mógłbym się z pławikiem pobawić. Kurczę, ej, dobra. Tu lecimy. Zobaczymy, jak to wygląda w ogóle. No. Fajne ryby takie typowe europejskie są, nie? Już mi się podoba. Dobra. Gdzie my jesteśmy? Ja mam standardową mapkę. Ja się nie przyglądałem. Kiedyś jak wbiłem tutaj, to się kompletnie nie przyglądałem. Jaki ten rezerwat jest duży. Tu jest... Ta Norwegia i w zasadzie ta Norwegia, to co wygląda, że to tam, nie wiem, czy tam będą te ryby w ogóle do łowienia. Trzeba będzie się przyjrzeć. Ale byśmy powbijali może na te jakieś takie zwykłe tutaj jakieś te oczka jakieś wodne, czy coś takiego. Zobaczymy, jakie to jest duże. Tu jest strażnik dopiero w tym miejscu. Można się do niego tepnąć? Nie można. To są jakieś rzeczki. O, cześć, cześć. Tu może będą jakieś lipienia albo coś. Tu są też jakieś mniejsze oczka. Dobra, porozbijamy się. Generalnie w anglerze jest tak. Niestety. I to jest ten. Właśnie bym musiał zmienić. To jest angler. To jest produkcja tej samej firmy, co robiła Huntera. Czyli tą gierkę, w której się biega za zwierzakami. To oni zrobili sobie gierkę wędkarską. No i każdy czekał jako odpowiedź, że to będzie jakiś tam ten, to będzie jakaś odpowiedź na Russian Fishinga. Się chyba dużo osób zawiodło na początku. Rzecz wydaje mi się, że bardzo dużo poprawili, nie? No dobra, i teraz wracając do tego. Jak macie te rezerwaty, to jest główny problem tego typu. Czy to trzeba dużo chodzić, jeździć, pływać? W ogóle, żeby sobie jakiś tam ten szybciej podróż zrobić, też trzeba zwiedzać tę mapę tutaj. Widzicie, ja w ogóle na Norwegii nie byłem. Raz to zrobiłem, miałem raz udostępnić w grudniu. W grudniu chyba tą Norwegię udostępnili. Ja wtedy zrobiłem sobie taki szybki film, że można DLC-ka za darmo dostać, jak się ma grę. I tego nie zmontowałem, kurczę, materiał. Zapomniałem o tym. Ale to jest tak, że wtedy trzeba najpierw sobie tu pojeździć, pozdobywać expa pewnie za te jakieś odwiedzanie nowych punktów. Tu coś może będzie. Dopiero jak będę bliżej, to się pokaże, że tam jest jakiś punkt. Później się pokażą takie punkty szybkiej podróży, że można sobie, o, szybką podróż jest. I wtedy łatwiej na pewno będzie podróżować po tej mapie, więc nie będzie trzeba cały czas jeździć. Więc symulator zwiedzania i jeżdżenia, nie? Ale dobra, gdzie jest ten na mapie ten samochód w tamtym kierunku gdzieś. To chyba pójdziemy po samochód najpierw. Bo nie wiem, czy tu w ogóle próbować łowić tu. Powiedzmy na tym morzu. Nie, pójdziemy na jakieś jeziorka. Chcę płotkę złowić w tej grze. Cześć, cześć. Cel na dzisiaj płotka. Jak połowię, po expie i pozarabiam, to wtedy będę musiał Wespa zaczepić, bo on tutaj gdzieś targa na tej Norwegii jakieś szczupaki bardzo fajne, jakieś skrzynę wysyłał. Dobra, jakie auto bierzemy? To? No dobrze, te auta są za darmo, nie? W którym kierunku tu jechać? Teraz tak. Tu są te oczka. Ja pojadę gdzieś może tu. Mogę sobie ustawić znacznik. Mogę sobie ustawić znacznik. Dobra. Pojedziemy tędy. Nie wiem, czy wy za głośno nie macie dźwięku z gry. Czy go trochę nie wyciszyć. Mati po alkoholu jedzie.
Ta gierka jest na Steamie do kupienia. Ale co wziąć głośniej? Siebie by musiał głośniej wziąć, czyli by musiał grę wyciszyć pewnie trochę, bo to jest na pewno za głośno. Bo to wyje jak nic. Tak, zapisać zmiany. Dobra. I teraz powinno być lepiej. Jak patrzę, czy ja w dobrym kierunku jadę. Ile ona kosztuje? Na Epiku chyba 109 zł, na Steamie nie wiem, podobna chyba kwota była. Z tym, że całkiem możliwe, że na Enebie jest dalej w promocji do kupienia. Był na początku, jak był taki duży hype, że dużo ludzi chciało tą grę kupić, to ten. I się rozczarowali, to były duże promocje, nie? Nawet chyba za 30 zł dało się kupić. Ale bywa tak, że za 3 dychy jest też. A, i co najważniejsze jest na tym, na Game Passie. Jak ktoś ma Game Passa, to dołożyli niedawno do Game Passa jak tą gierkę. Jeszcze rozbijam się. Wydaje mi się, że dalej jest za głośno. Ale to musicie mi powiedzieć, bo nie wiem. Także w Game Passie jest ten Angler. Jak ktoś ma Game Passa, to sobie może sprawdzić. Jest dobrze? Dobra, dobra. To jedziemy. No i to widzicie, nie? Symulator jeżdżenia, zwiedzania. Nie wiem, czy w Hunterze są... Kłady są chyba, nie? Ale jakieś terenówki są dołożone? No masakra, nie? Zobaczcie, jak te rezerwaty są duże. Jak ja tutaj dotąd jadę tyle czasu, nie? Zobaczcie tutaj, żeby dojeżdżać do tych stawków małych jakichś, do tych oczek. No to... Nie jest wcale założenie jakieś takie głupie, nie? Jakiś tam pomysł na to mieli. Mówię, no i na początku, jak pozaliczacie te punkty sobie, to się pokażą wam takie te miejsca szybkiej podróży. Ciekawe, czy tu na przykład nie ma. Tu jest... Halo, jak z tego wysiąść? Dobra, jak zatrzymałem się, to mogę wyjść. Teraz tak, tu jest jakieś miejsce dla łodzi, tak? O, tu się już pojawił punkt tego, przyprowadzanie auta. Całkiem możliwe, że tu gdzieś będzie na przykład coś do wynajmu. Albo jakiś domek. Zobaczymy. Tu jest punkt z łódką, ale to mnie na razie nie interesuje. Dobra, jedziemy dalej. Tam jest jakaś chatka. Który to nowy akwent? Jaki to nowy akwent? Halo, zatrzymaj się. Rzeczka? A mógłbym to pospinningować w sumie, nie? Jak myślicie, jaka ryba będzie? Tylko ja nie mam tego, ja nie mam... Może być problem, że ja nie mam jakichś sensownych przynęt na tym spinningu. To jest spinning? No to mam jakieś dziwne coś założone, dobra. Rzucimy tutaj na chwilę, zobaczymy. Wyrzut nie trafił w wodę. Dobrze, dobrze, Mati. Mati specjalista. Gdzie ty rzucasz, chłopie? Trafiłem teraz. Jaką miałem prędkość brotową? Tutaj mam to. Hamulec na 30%. Dobra. O, Soprano fajnie to opisał, nie? Cześć, cześć. To jest gra, która dużo więcej oferuje niż tylko łowienie ryb. Jest to wielka przygoda z rybami i mi się to bardzo podoba. Ja jestem na tym, DLC-ku Norwegia, tak się to nazywa.
Chyba więcej nie ma, nie? Jest ta podstawowa i ten. Podstawa i tam w ogóle się ryby rzucają. Ta podstawa i tam tą Norwegię, którą tam dołożyli. Pierwszy raz odpaliłem, pierwszy raz z wami na transmisję od razu. Tylko pytanie, czy ja nie powinienem sobie kupić jakieś tam obrotówki, nie? Nie wiem, czy na tą przynętę, którą ja łowię, bo wyciągałem basy na to, czy na to będą mi wychodziły. Tu w tym miejscu się zatrzymałem. O, tu w ogóle mi zaznaczyło coś, nie? Ryba, ryba. A co to jest znaczy ryba? Zaraz tam podjedziemy. Tu się coś rzucało. Dobra, bierzemy auto, jedziemy tam. Generalnie takie założenie miałem, że może podjadę tutaj właśnie pod te oczka wodne. Jakimś spławikiem bym się pobawił albo czymś. Tu jest droga w ogóle? Mati, gdzie ty chcesz jechać? Czy my tu przejedziemy? No, tędy to ja nie przejadę. A tam? Chyba nie. Dobra, musimy wrócić na drogę. Musimy jechać dookoła. Ale tam była jakaś droga, nie? Tu, a może tu trzeba byłoby po prostu iść. Albo tędy będzie trzeba się dostać. Tu może dojedziemy. Chyba tak. Wysiadłem z auta przez przypadek. Aha, jak pokaże się rybka na tym, tak? Na mapce, to tam będzie brało. Dobre info, dobre. Czyli tu tak jak mi się tu pokazało, to tam by ryby brały, tak? I teraz nie wiem, iść tam na pieszo? Spacerek zrobić w to miejsce? Ale chyba najpierw pojadę tutaj. To jest najgorsze w tej grze jest to właśnie, że trzeba jeździć, chodzić, ale jak już będziecie mieli odkryte te miejsca, to już można się szybką podróż kliknąć, poprzenosić, nie? Tylko, że coś za coś. Za darmo nic nie ma. No i właśnie pedeki odblokowuje. A za pedeki leci level chyba, tak? A za level się dostaje się te. Dostaje się kasę. Ryb tu się nie sprzedaje, bo ryb za każdą złowioną rybę dostaje się od razu chyba kasę, nie? Tą wirtualną. Jakoś tak było. No, to dobrze. Dawid mi tu potwierdza. Dobra, to możesz mi na Discordzie wysłać coś. No to ja widzę, że trochę amatorów tej gierki jest już teraz. Ogólnie to bardzo, bardzo dużo update'ów było, nie? Bardzo. Ja już dojechałem do tego punktu. Podjedziemy sobie zobaczyć, jak wygląda wypożyczalnia. Już nie wiem, czy nie marnuję teraz czasu. Ale zapierdziela z góry. Jest tu ręczny? To jest wypożyczalnia, grill. Oj, nawet łódkę można tu wypożyczyć. Ja sobie można łódkę wypożyczyć. I znowu mi teraz pokazało, że odkryto nowy akwen, czyli warto było tu podejść. I tu też mi pokazało rybkę. A, i teraz nawet jest informacja, jak ryby są tutaj w tym. Na TikToku nie widzicie. Jak ktoś chce lepszą jakość, to zapraszam albo na Twitcha, albo na YouTube'a. Reszcz, łosoś, szlachetny, miętus, szczupak, pospolity, bolec, bolec, bolenie, płoć. Bym sobie chciał płotkę połowić. Czy ja mam jakiś zestaw spławikowi zrobiony, którym sobie chciał? Spinning wziąłem w rękę.
A czy tu dodali coś takiego, cześć, czy dodali tutaj jakiś coś w rodzaju wędek fiderowych? Dobry dzień, dobry dzień, dobra. Idziemy tutaj gdzieś tu w tą stronę. Tu sobie stanę. Weźmiemy sobie to. I teraz tak, jak tutaj zmodyfikować zestaw? Halo? No tu są te czatowe. Właśnie, bo w tej gierce można grać w multi, nie? Ile koszyk kosztuje? To jest Angler. To jest tej samej firmy produkcja, co robiła Huntera. Czyli to jest, jak oni tam mają, cof? W nazwie jest cof? Czekajcie. Tak się zastanawiam. Call the White, tak? The Angler. Bym musiał wrzucić w tego. Bym musiał wam wrzucić opis na TikToku. W ogóle bym musiał zmienić grę, jaką streamuję na... W ten sposób? O, dobra. Wrzuciłem nazwę pełną na tym, na TikToku na górze. Gierki. Będzie teraz widać, co to za gierka. To jedno. Druga sprawa. Co ty mi dałeś? Na DC? A ja chyba na tym Discordzie ich jestem. Wiesz? Kiedyś tam wbiłem na tego. Nie, to właśnie nie. Ta gierka nie jest za darmo. Gdzie ja to rzuciłem? Skupienie? Co to jest skupienie? Wow! Można zzoomować. Jak ten nie możesz wejść w jakim sensie? Jak tu się zacina? Na spławiku. Mam wrażenie, że mam branie, a nie wiem. Prawym lub lewym, ale to pewnie mi wyskoczy, że jest branie, tak i mam zacinać, jak będzie tam ten. To mi się nie podoba. Spinning jest jakiś dziwny chyba. 55 zł na Enebie, o. Jak ktoś sobie chce coś kupić na Enebie, to ten, to można kupić przez mój link. To dostanę parę groszy. Bym musiał wrzucić tego. Musiałbym wrzucić link wam do Eneby przez tego, przez mój polecający. Dobra, ja obrzucę chyba sobie spinningiem to. To jest spinning? To jest spinning. Cześć, cześć. Muszę lanek ogarnąć, co ty do mnie mówisz, nie? Mam rybę tutaj. Jest ryba. Ciekawe co. No mogę trochę hamulec podkręcić. Bo nie da jakoś... Teraz dużo dała, trochę oporu.
Podkup przynęty chyba zmienią, dobra. Właśnie to było dziwne, że na tym spowiku nie widziałem, jaką mam przynętę założoną. Nie? Nie wiem, w jaki sposób to wejść. Nie pamiętam. W górę wędkę? Ja nie mam pojęcia, nie? Czy to cokolwiek daje. Ale chyba było coś takiego. Faktycznie jak samouczek jakiś na początku tam przechodziłem, to było coś w rodzaju, żeby pompować w tej grze. No. Chyba coś takiego było. Jak pompowanie. Dawaj do góry, tutaj za mordę ją. Ten to się wygina. No i tu się... Ale skoczyła. Tu się nie da chodzić, jak w innych gierkach. Jakiego bolenia wytargałem. Wow. U góry masz nazwę. Na tym. Jak się ta gierka nazywa? Pełna nazwa jest gierki. Na transmisji. Chyba to widać. Ładny bolenie, nie? A mogę tutaj jakoś tam ten tab. O, mogę wyłączyć interfejs. Tylko tak. No kurna, awatar idealny pode mnie, nie? No i oczywiście tu się ryb nie bierze, tu się ryby wypuszcza, nie? Nie ma nazwy, to angler, no. No tak, no. Generalnie wszyscy mówią angler, nie? Tylko czy jak ktoś pisze angler, to czy znajdzie? Może się, wiesz, dużo anglerów pojawi się. Czy w ogóle tak randomowo rzuciłem wędką jakąś tą spinningową moją? Z tą przynętą, którą miałem? Nie, amurów chyba tu nie było. Patrzyliśmy tylko tak spoko, że to są jakieś takie ryby lepsze niż te na tej standardowej lokacji, co wyżej dodali. Czyli ta Norwegia jest taka jakaś taka bardziej nasza. Na ciebie mam wejść na live na telefonie? Mam w ciebie wejść, Lanek? Czekaj. Już. Już. Tylko, że ja ci powiem, że jak ja... Ja nie wiem, jakie mam wejść w transmisję swoją na telefonie, serio. Bo o ile... O ile... O ile na YouTubie i na tym wiem, gdzie wejść, jak wejść, to tutaj ci powiem. Właśnie nie wiem, jak na telefonie miałbym to zrobić, żeby przypiąć jakąś wiadomość albo coś zrobić. Nie, Fishing Sim World Pro, nie mam. Nie mam takiej gierki. To dobre pytania, Lanek. Ja dostałem info z pytaniem, czy ten, czy zakończyć live na innym urządzeniu. A mi sirotka brała mikser na tym, na 119 ostatnio nagrałem. I to całkiem fajnie siadły ryby. Chyba tam 5 sirotek w nocy miałem, nie? Dawno takiej serii miałem, jakaś największa sirotka ponad 200 gram była, mówię. Całkiem fajnie, nie? Nocka się chyba robi, ale zaraz pójdziemy na jakieś inne łowisko jeszcze, przejrzymy sobie, popatrzymy, jak to mapy wyglądają. Ja bym chciał jakieś takie leszcze połowić. Czekaj, Ladek, już do ciebie idę na tym Discordzie. Posłucham ciebie, co ty tam gadasz do mnie. Gdzie ty tam jesteś?
Dobra, jestem. Ale głośno mam. Dobra, widzę wszystkie czaty dalej, widzę wszystkie czaty. Zbychu na tym siedzi, na Fishing Planet? No teraz i tak tego nie ogarnę. Dobra, tu jest mój pojazd, tu jest to łowisko, to nie wiem, pojadę chyba tam dalej. A tutaj co jest? Początek szlaku. O, właśnie. W ogóle jest początek szlaku, że ja mogę sobie ten sobie szybciej ten w to miejsce już dotrzeć. To widzicie, warto jeździć po tej mapie dziwnej, nie? Z drugiej strony, no tu nie ma jakichś tam tych. Tu nie ma jakichś takich. W Anglera streama mam. Z drugiej strony, tu nie ma czegoś takiego jak chodzenie po między łowiskami i płaceniem za to, tylko się po prostu ma wielką mapę, po której się jeździ, nie? Dobra, w którym kierunku ja mam jechać? W tamtą stronę gdzieś mam jechać. No trochę sobie pogram w tego Anglera. Powiecie mi, gdzie, jaki sprzęt zrobić. Mam Norwegię, właśnie teraz testuję. Pierwszy raz jestem na Norwegii. I będę musiał zrobić to konto, żeby można było sobie w multi pograć z wami. To będzie wtedy dopiero zabawnie. Jakąś jedną łodzią wypłynąć na łowienie. No, w kilku można płynąć. Nie wiem ile osób. 4, 5 osób można płynąć jedną łodzią. Głos ileś tam miejsc do połowu. Mati jedzie. Pamiętacie, dzisiaj jest niedziela po sobocie, dlatego może człowiek ten. On się napił, nie ja pił. Ja robiłem streama do drugiej w nocy, dlatego jeżdżę tak. Czy live dzisiaj z Fishinga będzie? Pewnie tak. Myślę, że tak. Ale jeszcze nie wiem, jeszcze muszę trochę muszę trochę jeszcze pojeździć i muszę iść do syna, bo syna coś chce. Są sprawy ważne i ważniejsze. Dobra. Ale ktoś tam wysłał tę prośbę? Jak to tam wysyłał? Ktoś oglądał transmisję tą z Fishing Planet po transmisji? Bo było kilka osób tam. O co chodzi w tej grze? O rybki, łowimy rybki. Tylko, że to jest taki jeszcze bardziej dziwny hunter. W hunterze to się biega, strzela do zwierząt, nie? A tutaj najpierw trzeba się najeździć i tereny podkrywać, dopiero później można łowić. Ja się przejdę tu zobaczyć. No i gdzie możesz łowić? Idę na akwen, ten, który to jest. No mów, mów. Pokaże mi się, że odkryłem jakieś nowe łowisko? O, pokazało mi nowe łowisko. Dobra. A w którym miejscu pokazuje, że są ryby? Po prostu tu pokazało. A i teraz tak, tu jest jaś, lipień, golec. A kurczę, to jest fajne, bo ja pamiętam, że jak ten, że jak tą grę dodali, to nie było czegoś takiego, nie było tych oznaczeń. A powiedzcie mi, słychać na jakiejś transmisji ludzi z Discorda? Tak.
No to właśnie to jest dobre. To jest fajnie, że dodali ten znacznik tutaj tego, nie? Jaka jest ryba na danym akwenie? To jest spoko. Czy można sobie tak poodwiedzać, później tak cyk. O, mam misję, bym akurat bym chciał sobie ten. Na Twitchu też nie, to na YouTubie też nie. Dobra. Gdzie ja zostawiłem tego? Gdzie ja zostawiłem pojazd, co? Tam go zostawiłem. No, będzie phishing, ale najpierw muszę przerwę sobie zrobić i iść do syna. No. Tak, zrobię to. Lankowi dam za tego. Lankowi dam kierownika, to zaakceptuje, kogo tam chce. Problem, że tam tylko 20 miejsc jest w teamie na w tym Fishing Planet. Dobra, tu będzie w prawo droga była? Zobaczcie, taka to jest gra, że. Tylko, że też rozmawiamy, nie, sobie w międzyczasie. Ale pół godziny streama na YouTubie i wtedy w tym momencie zacząłem w tą grę grać, a nie tylko gadać. No wiem, ale no gdzie miałem łowić? Ja lubię sobie odkryć, o, miejsce ten. Sobie jeździmy, odkrywamy akweny, patrzę co gdzie bierze i do tego co? Pół godziny streama, a ja mam jedną rybę wyciągniętą. Dobra, pokazał mi następny akwen. I co tu jest? Jaś, szczupak, troć, lipień, golec zwyczajny. Na szczupaka bym coś potrzebował. Tylko, że teraz to. To jest właśnie fajne. To jest właśnie fajne. Tu jest. To mi chyba zaznaczył tak początek szlaku. Czy mam tu szybką podróż? Ja bym musiał tak kupić. Kupić bym musiał jakąś przynętę. Powiedzcie mi, co kupić jakiegoś woblera pod szczupaka. Tam, gdzie byłem przed chwilą. Teraz bym musiał tak zrobić. A patrzysz u mnie transmisję? No. Gdzie jest sklep? Gdzie jest sklep? Tu jest sklep. Śledź. Czyli śledź jest śledź tam będzie sklep. Dobra, to idę do tego. Team się nazywa ten MJ Play Team. Tego chłopaki nazwali wczoraj. Dobra. Co mam kupić? Co mam kliknąć? No. Wyposażenie, bla, przynęty. Nie, tu będzie, tu gdzieś będzie dalej. W miękkich to będzie? Tu są. No. No ja nie mam levela, a przydałby się poper, nie? Którą żabę? Białą? Dobra, to kupuję sobie białą żabę. Idziemy na szczupaka. Zobaczymy, może tu będzie brał. Co, synu? No, to zaraz spróbuję ogarnąć. To zastanów się, jaką. Dobra. Wybierzcie coś i gdzie. To zamówię. Dobra, to sobie zrobiłem szybką podróż i jestem z powrotem tu. I teraz tak, biorę spinning. Do góry patrzę, czy ja spinning w ręku trzymam, nie? I teraz tak, jak zmienić przynętę? A jak w inwentor wejść? I po prostu. I dobra, to jest spinningówka. To jest spinningówka, tylko to jest plecak i muszę wędki wejść tu, tutaj. Żabka.
Ale co ja zrobiłem? Czemu nie potwierdziłem? Dobra. Okej. Dobra, mam żabę założoną. Mam takie przyzwyczajenie, że wyciągam wędkę i biegnę jak w Russian Fishingu z wędką w ręku, nie? A tu nie da się tak. O, tu żebym przeszedł na drugą stronę, to muszę przejść jakąś kładkę. Zobaczymy, czy wyciągniemy jakiegoś szupaka tutaj. Misję pokazuje, gdzie łowić? To też jest fajne. Ciekawe, czy na tej Norwegii to ja wyciągnę jakiegoś szczupaka. Gdzie tu może być szczupak? A ja jestem na szczupakach. No jest. Nie, no, mam blisko do sklepu, bo mam miejsce, szybką podróż. No tu. Tu mi wygląda jakąś tam podstawową. Tu mi wygląda szczupakowo. Dobrze. Wygląda szczupakowo, nie? To jest angler. U góry masz pełną nazwę tego, pełną nazwę tej gry. Tutaj nade mną, nad gierką. No. Co tu się tak rzuciło? I tak nie słyszałem. Dobra, zaraz to jakoś ogarniemy. Ja zaraz skończę. No. Na tym, jak ktoś ma Game Passa wykupione, to gra jest w Game Passie teraz. Przynajmniej była jeszcze niedawno, jak patrzyłem. Tylko nie wiem, czy Norwegia w Game Passie jest. Tego nie wiem, czy Norwegia jest w Game Passie, czy tylko podstawka. Force fajnie się na konsoli gra, nie? Ja tego Game Passa mam. Walce DLC są za darmo. No to tam te DLC-ki jakieś dawali, jakieś takie, nie wiem, na kolor kowrotków, coś takiego jakiś DLC-k był, nie? Norwegię trzeba kupić. Czyli to nie ten. Niestety. Czyli można się pobawić, popatrzeć, jak wygląda ta gra w Game Passie, ale jak już się chce kupić, to trzeba było machnąć, nie? Na konsoli nie ma. Na konsoli ta gra jest? Angler? Ty jest chyba. Ja bym musiał zobaczyć, bo musiałbym zobaczyć, jak to działa. Na Xboxie swoim włączyć. Nie wiem, ja mam myszkę do konsoli podłączone. Czekajcie, muszę to pytać. To co tam? Grunt, wędkarstwo, grunt i mam zrobione jedno zadanie. Wiesz co, ja bym musiał zobaczyć tego, nie? Możesz mi napisać na Discordzie to pytanie. Ja sobie zobaczę i wysłać link na Discordzie do tego wyzwania. Bym sobie zobaczył, o co tam chodzi, bo nie wiem. Ja się nigdy nie skupiałem na tych wyzwaniach, ale może rozstrzygniemy, o co tam chodzi. Jak ktoś ma Game Passa, to za darmo jest na konsoli. W ten sposób. Tak to gra jest płatna, nie? Na Steamie jest za 109 zł teraz, a na tym... chyba podobnie jest na usłudze Xbox.
A na tym, na Nebi jest chyba za 50 zł do kupienia, ktoś tu pisał. Ryby mi się tu rzucają, a nie biorą na tą żabę. Wiecie, na czym ja się będę musiał tu w Anglerze skupić? Nad tym, żeby wbić jakieś poziomy, umiejętności. Umiejętności, poziomy bardziej. Nad poziomami się będę musiał skupić. Żeby można było kupić jakieś woblerki, bo bez woblerków faktycznie będzie problem. Założę sobie może jakąś obrotówkę. I tą obrotówkę założyłem. Mam chyba tą obrotówkę założoną. Może na obrotówkę coś wyciągnę. Liczę, że będziemy na następnych live'ach sobie kontynuować jakieś tam łowienie. Ja muszę sobie po prostu ogarnąć chyba, nie wiem, czy na live'ach próbować wbijać te poziomy. A może ktoś mi powie, gdzie, jak to porobić, żeby łatwiej, skuteczniej było wbicie tych poziomów. Tak, na Emeraldzie byliśmy, no. 21 wczoraj wbiłem i jestem chyba blisko tego, no. 22. Mam lipienia. Dobry był poziom. Dobry był pomysł założyć obrotówkę. W ogóle ta obrotówka to wygląda, że ona jest taka podobna do tego, do tych speakerów, co my używamy, nie? Nie ma co prawda tych piórek z tyłu. Co ty mówisz na Discordzie, że miałbym dobić tego dzisiaj? Fishing Planet 30 poziom? W życiu. W jaki sposób? W jaki sposób? Ja bym musiał chyba stream zrobić urodzinowy na cały dzień chyba. Wczoraj 2 godziny robiłem dwie siatki. Co to za rybka kolejna? Kolejny lipień. Kolejnego brązowego lipienia mam. Jupi. No, znaczy brązowy w sensie tego, odznaczenia. Co się robi? Jigowanie o obrotówce takiej? Nie wiem, czy ma sens robić jigowanie. Jakiś raczej twitching to bym ogarnął dopiero, jak kupimy woblera. O, ty, dobre info. To mówisz na czerwonego robaka lecieć w nocy? No nie mam jak teraz. Co? Szczupak 36 kg Fishing Planet wyciągnięty teraz? Ciekawe ryby wyciągacie naprawdę, nie? Nie, ja się nie skupiałem na wyciągnięciu tego. Ja tam jakąś dziwną rybę wyciągnąłem, pamiętam. Na tym pierwszym łowisku kiedyś tam na pierwszym jakimś którymś live'ie sobie siedziałem, czy poza live'em chyba w Fishing Planet sobie siedziałem. To miałem wyciągnięte jakąś dziwną rybę, jakoś długo z nią walczyłem. No. Dobra, to ja sobie zrobię przerwę i postaram się wrócić około godziny 18 z tym, z Fishing Planet wtedy. I wtedy na tym Fishing Planet będziemy próbować złowić szybciej siatkę. Jakie bufalo? Ale o co ci chodzi teraz, Bobinks?
Ogólnie to jest fajne w tej grze, że te ryby też widać, nie? I można sobie pochodzić wzdłuż brzegu, popatrzeć, czy gdzieś tam coś rzuca, jeśli tam gdzieś coś rzuciło, albo nawet wręcz widać tutaj tą rybę, to można próbować jej pod dzióbek rzucić. A tu coś było przed chwilą widać, kurczę. Nie widzę tych rybek tutaj. Właśnie WoWX nie pamiętam, kurczę, która to była ryba na tym pierwszym łowisku. Nie pamiętam. Jakąś dziwną faktycznie wyciągnąłem, jakąś taką większą, ale to nie była jakaś bycza. Ale długo z nią walczyłem. Nie widzę tych rybek. Dobra, to tak, to co? Zobaczyliśmy sobie, jak wygląda Norwegia. Tu parę tych punktów szybkiej podróży odkryłem. A tu też był punkt szybkiej podróży. Dobra, tu był, tu był. To jest fajnie, fajnie, fajnie. Czyli... Ciekawe, czy tu było jakieś przejście. Przez tą wodę i tu bym poszedł tutaj, na tą rzeczkę jakąś powiedzieć. A w ogóle co tu jest? A tu nie pokazuje, jaka jest ryba. Pokazało, że jest jakieś tam łowisko niby, ale nie pokazuje, jaka tam może być ryba. Tego nie pokazuje. Dobra. No to następny raz będziemy kontynuować wtedy podróż. I się widzimy gdzieś koło 18 z Fishing Planet. To na razie.